Doberek, ja jestem Strzybor, a dzisiaj zobaczymy, jaka jest historia Rulka, czyli bossa nowego rajdu Przysięga Ucznia. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów z Destiny 2 oraz wpadajcie na Twitcha i Discord The Seven. Linki w opisie. Przechodząc nowy rajd Przysięga Ucznia mamy nieprzyjemność zmierzyć się z bossem, który ma siedlisko w piramidzie w świecie tronowym Savatun. Różni się on od wszystkich innych przeciwników, gdyż pochodzi on z zupełnie innej rasy, a planeta, na której się urodził, to Lubrae. W księdze Strzaskane Słońca możemy dowiedzieć się, że wszyscy jego bliscy są martwi, a planeta została zniszczona. Ta księga w ogóle jest w ciekawy sposób napisana. Pomiędzy myślnikami jest to, co mówi świadek, zwykły tekst to jest to, co mówi do niego Rulk, a tekst w nawiasach jest związany z jego wspomnieniami. Kiedyś jego lud był połączony, kiedy nadeszła migotliwa kula, stali się rozłączeni według słów Rulka. Jednak jego lud ewoluował wtedy, a kula w pewnym momencie zniknęła. Zostali prześladowcy wierzący w dobry postęp i ci, którzy nie wierzyli, czyli wędrowni. Prześladowcy kontrolowali energię z jednego ze słońc Lubrae, dzięki czemu mogli dążyć do postępu, ale dla korzyści nielicznych. Rulk był w grupie wędrownych, którzy chronili się przed prześladowcami z miasta. W trakcie walki jego ojciec został zabrany, a on sam rozerwał kilku przeciwników. Było to wstrząsające dla jego klanu, dlatego Rulk został wygnany. Jego ojciec zdradził wędrownych i dołączył do miasta i reżimu, który tam panował, a Rulk nienawidził go za to. Mimo to i on dołączył w końcu do reżimu. Zwłaszcza, że prześladowcy zaczęli pokazywać prawdę o wędrownych i o tym, co przyniosła migotliwa kula. Do tego było tam wygodnie, a przy okazji mógł planować zabójstwo ojca. Lubrae miał dwa słońca i w pewnym momencie jedno z nich zostało zniszczone przez odwróconą urządzenie, które mogliśmy zobaczyć na rajdzie, a wraz z gwiazdą umarła sama planeta, co spowodował tak naprawdę Rulk kierowany przez świadka. Rulk opowiada nam o tym w nowym zadaniu Konserwacja. Kiedy stałem nad urwiskiem, obserwując, jak jedyny znany mi świat zapada się pod własnym ciężarem, byłem przygotowany na splendor otchłani wieczności. Ale ty mnie wyróżniłeś, świadku. Uwolniłeś mnie od świata, który mnie uwięził. Sprawiłeś, że ujrzałem ostateczną prawdę, której sam nigdy bym nie dostrzegł. To, kim byłem, co osiągnąłem, w co wierzyłem na mojej planecie Lubrae, nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Zachowałem ten mural nie jako bezwartościowe i sentymentalne wspomnienie tego, co straciłem, ale przeciwnie. Tego, co zyskałem. Moc. Dostrzeganie powszechnej trywialności. Kontrola nad uniwersalnymi nićmi losu. Za to wszystko jestem po wsze czasy wdzięczny, mój świadku. Odwrócona. Odpowiedni tytuł dla kogoś, kto stawia świat na głowie. Gdybym wciąż był niewtajemniczony, broniłbym swoich pozycji. Wbiłbym oczy w niebo i patrzył na dwa słońca mojej Lubrae. Jedno zawsze ukryte w cieniu, drugie zawsze cudownie błękitne. W nich ujrzałem głupotę naszego gatunku. Strach przed czymś, co uznawaliśmy za ważniejsze od nas. I wiarę, która dawała nam siłę. Z niebieskiego słońca czerpaliśmy naszą moc. Proste odwrócenie tej mocy złamało je na pół. Wyłączyło. I Lubrae umarła. Wtedy tego nie wiedziałem, ale to było konieczne. A teraz, gdy uwięziła mnie Savatun, znów będzie to konieczne. Mój świadku, niezależnie od tego, czy przetrwam zdradę Savatun, czy nie,
skończona doprowadzi nas do celu. Wszystkich nas czeka ostateczna otchłań. Samo urządzenie było zasilane Zitą. Była to matka miotu bogów czerwi. Rulk przybył do nich, pokonał Lewiatana, zabierając jego żebro, i wymusił na bogach czerwi przystanie do ciemności. To twoja nieskończona mądrość, mój świadku, doprowadziła mnie do wielkiego morza tej planety i zmierzenia się z tym, co wydawało się nie do pokonania. Wpoiłeś mi prawdziwe zrozumienie nieokiełznanej dominacji. Nie dla przyjemności, ale jako środek osiągnięcia absolutnej ostateczności. Udało mi się dotrzeć do istoty znanej niektórym jako Lewiatan. Była ze mną absolutnie szczera. Odwróć się od głębi, sierco strachu, powiedziała. Wiem, czego szukasz. Prąd dalej, utoniesz. Nie tonę, przemówiłem nieposłusznym językiem. W jednej nieskończonej jednostce czasu, w jednej dłoni trzymałem żebro tej bestii, a drugą odpychałem okaleczony kadłub. Powstaje. Zdobywca. Tak mnie nazywali. Słyszałem to słowo wiele razy. Kierowane w moją stronę nie z podziwem, ale ze złością. Nie jestem zdobywcą, odpowiadałem wesoło. A kimże zatem? Pytali. Nic im nie mówiłem, mój świadku. Tak jak mnie łaskawie nauczyłeś, pokażę im. Tak jak to robiłem w nikczemnej kryjówce umierających z głodu bogów czerwi. Nie zapomnę smrodu ich gnijącego mięsa, ani tego, jak się kulili, gdy się zbliżałem. Wkrótce zobaczyli, że nie trzeba się mnie bać. W końcu pozostawiłem im jedynie obietnicę pokoju. A oni w zamian stali się narzędziem spełnienia naszego celu. Absolutnej ostateczności. Gdy odchodziłem, wlokąc za sobą ich protoplastę, dało się słyszeć, jak szeptali z respektem: pogrąca. Wiadomo już w takim razie, że czerwie nie zrobiły z rojem tego, co zrobiły, do końca z własnej woli, jednak dalej były trzymane w uwięzieniu przez Lewiatana, co raczej nie było bez powodu. Oczywiście i o roju wypowiada się Rulk. Marionetki, każde. Do ostatniego kryla, do ostatniego sługi roju. Kiedyś wierzyłem w wyższe powołanie, jak oni. Ale ty o tym wiesz. Uratowałeś mnie przed tym. Wieczne uznanie to jedynie kropla w morzu tego, co jestem ci winien za twoje dary. Wiem, miałeś nadzieję, że kryl też to zobaczy. Próbowaliśmy naprawdę. Ale musieliśmy im pozwolić trochę się postarać. Wszystko przez wiarę, że wreszcie odnaleźli cel. Dała im siłę, by podbić opresyjny świat ojczysty. Jak inaczej mieli urosnąć? Ale to oni opłakują swoją stratę, nie my. Będziemy dalej iść do przodu. Czeka nas wielki cel, mój świadku. Dostaliśmy oprócz tych rzeczy jeszcze scenkę z głosem Ikory. Pomijając intencje, Savatum sama jest sobie winna. Gdybyśmy tylko wiedzieli o wszystkim, co ukrywa. Te istoty nie widzą siebie jako bogów, nie. Wierzą, że są czymś o wiele większym. A mimo ich mocy... To władcy światła i ciemności, zbawcy ludzkości, doprowadzili do ich upadku. Choć zwyciężyliśmy, musimy pamiętać, że to dopiero przedsmak sukcesu. Będzie ich więcej
Ich moc blednie wobec tej, którą dzierży ich stwórca. Świadek. Musimy się zmierzyć z nieuniknioną prawdą. Świadek i jego wyznawcy nadchodzą. Wszyscy. Kiedy tu dotrą, zakończymy to, co rozpoczęli. Więc mamy przygotować się na przybycie świadka oraz jego uczniów. Jeżeli Rulk był istotą jedyną, która przetrwała ze swojej rasy, to pytanie, jakie mamy przed sobą, jest takie, kim są pozostali uczniowie. Czy będą to zupełnie obce rasy, czy może któreś z ras, które znamy? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Co do migotliwej kuli, która była wspomniana, to prawdopodobnie był to wędrowiec. Świadek, jak widać, idealnie wykorzystał ucieczkę wędrowca, manipulując Rulkiem i prowadząc go do zniszczenia Lubrae. A glewią, którą używał wtedy, jest zniszczenie Lubrae, ta sama, którą otrzymujemy z rajdu, a która nazywała się Ochrona Relika, co nawiązywało do próby uratowania ojca przez Rulka i później zguba Relika, gdy Rulk chciał go zabić. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do Was Trzybor. Do zobaczenia.